Zapraszamy na chwilę do naszego tekstu zeszłotygodniowego o najważniejszym usprawnieniu i o konieczności zeszłotygodniowego. Zeszłotygodniowego. A nie wiesz, kiedy to pójdzie. Dobra. Wracamy na chwilę do naszego tekstu o najważniejszym usprawnieniu i konieczności umieszczenia go w backlogu sprintu. Dobrze powiedziałem. Następnego. Znaczy lawinę komentarzy może bym troszeczkę przesadził, ale wywołał on pewne poruszenie i wywołał on kontrowersję. Bo to jest kontrowersyjna sprawa. Tak, i konieczność w nas poruszenia go również i na naszym kanale na YouTube. Właśnie po to, żeby jeszcze trochę bardziej wylać swoje żale i podkreślić to, że my tego po prostu nie rozumiemy, a ja na pewno. Ja też nie. O co chodzi? W Scrum Guide od 2017 roku zapisane jest, że najważniejsze usprawnienie zidentyfikowane na sprint retrospektyw jedno powinniśmy wrzucić do backlogu następnego sprintu. I mamy z tym jakieś 47 problemów. Tak. Tak. Bo po pierwsze, dlaczego jedno? Tak. Po drugie, dlaczego do backlogu sprintu, abstrahując w ogóle od tego, że na retro, w momencie, w którym to identyfikujemy, backlogu sprintu następnego jeszcze nie ma. A po trzecie, i to chyba jest najważniejsze, że co z transparentnością? O. Chyba, że chciałeś powiedzieć coś jeszcze. Ja chciałem powiedzieć po co. Po co też ma sens, ale ja zawsze tutaj, kiedy o tym myślę, zastanawiam się, co z transparentnością i od tej transparentności w 30 sekundach rozpocznę. 30 sekund odmierzaj. Transparentnie powinniśmy, zgodnie z zaleceniem twórców Scruma, powinniśmy pokazać w Scrum Guide to najważniejsze usprawnienie. Co jeżeli najważniejszym usprawnieniem nie jest rzecz, która bezpośrednio dotyka wytwarzanego przez nas produktu? Mam tutaj na myśli takie czysto socjologiczne sprawy typu komuś brzydko pachną skarpetki. Ktoś się z kimś nie dogaduje. Ktoś się z kimś nie dogaduje. Albo mamy jakiś problem interpersonalny w zespole, który w jakiś sposób wpływa na to, jak pracujemy. Czy jesteśmy w 100% tak przekonani o tym, że powinniśmy takie coś pokazywać naszemu klientowi, bo zgodnie z ideą transparentności artefakt pod tytułem Sprint Backlog jest artefaktem również transparentnym i wizualnie dostępnym dla wszystkich. Okej. Ja bym jeszcze odczarował troszeczkę, jak to zwykle lubię robić, że nie zawsze te akcje z retro, czy te najważniejsze usprawnienie, bądź tak nazwijmy to, jak to zostało tam nazwane, że to najważniejsze usprawnienie no nie zawsze będzie dotykało takich rzeczy, ale może... Tak. Bo czasami to będą też rzeczy, na przykład nasze organizacyjne pod tytułem nie wiem, zmiana siedziby, zmiana serwerowni, zmiana lokalizacji, czy to na przykład używanego software'u do pracy zdalnej, czy tam do komunikacji się przy zespołach rozproszonych. No i teraz pytanie ważne. Po co umieszczać takie rzeczy w backlogu sprintu? Tak? Ktoś może powiedzieć po to, żeby o nich nie zapomnieć. No ale okej, to co z resztą tych usprawnień, które zidentyfikowaliśmy? O nich możemy zapomnieć? Zresztą, czyli zgodnie z takimi best practice'ami powinniśmy na sprint zaplanować 2-3 usprawnienia, które spowodują, że będziemy pracować lepiej. Więc gdzie są pozostałe dwa? Rekomendacja hashtag białko 2-3 usprawnienia per sprint retrospektyw. Dlaczego one są mniej ważne i dlaczego nie powinny być widoczne w sprint backlogu, tak samo jak to najważniejsze, które zidentyfikowaliśmy? No, nie do końca jest to chyba droga, w którą powinniśmy iść i ja tego nie czuję, powiem szczerze, tak samo jak już powiedziałem na samym początku, dlatego że dla mnie to jest wybieranie, no okej, mamy najważniejsze usprawnienie, ale te dwa pozostałe nie są mniej ważne. To raz, dwa, że też pamiętajmy, że powinniśmy utrzymywać jakąś listę usprawnień, którą powinniśmy przeglądać co sprint, tak? No i teraz część tych usprawnień będziemy mieli na jakiejś osobnej liście, część będziemy mieli rozproszoną po sprint backloga, albo będziemy mieli duble. Tak, i będziemy mieli duble. Teraz ja jeszcze tutaj jedno takie zdanie, bo też chciałem powiedzieć, po co mamy mieć i listę, i coś trzymane w backlogu? Jeżeli mamy listę, to zakładam, że dobry Scrum Master i dobry zespół wie, że taka lista istnieje i tam faktycznie mogą sobie zidentyfikować rzeczy, które były najważniejsze. Wyróżnić je kolorem, przypisać mu priorytet jeden, oznaczyć kropką, jakkolwiek. Ale my już to mamy. Już to mamy. I tak naprawdę to, co napisałem w tekście, że czuję się ofiarą niestosowania czy nieprzeglądania przez zespół właśnie na przykład takiej listy albo nierealizowania zadań Scrum Mastera, tak naprawdę płacimy za to, w cudzysłowie płacimy, bo nie jest to może jakaś wielka uciążliwość. Płacimy za to wszyscy. Tak. Nie jest to uciążliwość, ale tak jak powiedziałem wcześniej, dla mnie transparentność takiego rozwiązania albo chęć zespołu do pomijania umieszczania tej najważniejszej rzeczy, dlatego że nie chcemy, żeby ktoś zobaczył, że faktycznie taki mamy problem w zespole, występuje na pewno. I jest problematyczna. Bo prowadzi to do braku transparentności.
I teraz, ten filmik jest troszeczkę narzekaniem, troszeczkę krytyką pewnego podejścia. Jeżeli nie zgadzacie się, jeżeli uważacie, że powinno być inaczej, zapraszamy do komentowania, do pisania maili, czy to pod filmem, czy to pod tekstem, o którym powiedział Łukasz. Link znajduje się pod filmem. I tak naprawdę dajcie nam znać, jak wy uważacie. Czy to wrzucanie najważniejszego, czy też najbardziej istotnego usprawnienia z retro do jakiego następnego sprintu ma sens, to po pierwsze, a po drugie, czy się dzieje?